Dziękuję pięknie organizatorom za zaproszenie i za możliwość przedstawienia kilku myśli. Proszę Państwa, zdecydowałem się powiedzieć na temat tożsamości, bardziej nawet tożsamości konkretnej małżeństwa w kontekście Unii Europejskiej, z racji tego, że funkcjonujemy w pewnym kontekście kulturowym, w którym bardzo często słyszymy o kryzysie tożsamości. I ten kryzys tożsamości, o którym często słyszymy, dotyka również i małżeństwa, i rodziny. Zresztą wspominał o tym bardzo trafnie pan poseł Marusik w swoim otwierającym wystąpieniu. I chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się przede wszystkim, może spróbowali podejść do tego zjawiska zarówno z perspektywy nieco bardziej ogólnej i historycznej, jak również dokonać pewnej konkretyzacji, tak żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy w konkretach, a nie na bardzo ogólnym poziomie. A zatem właśnie, co to znaczy, proszę Państwa, że mamy do czynienia z kryzysem tożsamości? Ten współczesny kryzys tożsamości często się wiąże z innym pojęciem, z pojęciem ponowoczesności albo pojęciem postmodernizmu. To samo dwa razy w dwóch różnych szafach graficznych. I wiąże się bardzo ściśle, jeżeli chodzi przynajmniej o kwestię rodziny i małżeństwa, z istotnym przewrotem antropologicznym, który nastąpił gdzieś w okresie oświecenia. Mianowicie w inny sposób zaczęliśmy postrzegać człowieka. Ta zmiana w naszym sposobie pojmowania człowieka uruchomiła pewien proces, którego skutki obserwujemy również dzisiaj. Ten proces miał efekty bardzo różne w zależności od okresu, w którym moglibyśmy ten proces obserwować. Natomiast bezpośrednio, w taki linearny sposób, nawet jeżeli czasami z pewnymi zakolami, prowadził nas do tej sytuacji obecnej, którą mamy. A on się wiąże przede wszystkim z upowszechnieniem się wiary w to, że człowiek jest jednostką. Mogą się Państwo zastanowić, ale o co temu facetowi chodzi? Przecież to jest oczywiste, że człowiek jest jednostką. Tak? Zwłaszcza jakby jeszcze profesor Gwiazdowski był, to mielibyśmy być może po całym panelu szansę na jakąś bardzo ognistą dyskusję na ten temat. Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie zawsze myślano o człowieku jako o jednostce. I dopiero zaczęto w ten sposób na temat człowieka myśleć i miało to bardzo konkretne konsekwencje i ma do dzisiaj bardzo konkretne konsekwencje, a mianowicie przede wszystkim zmusiło do przemyślenia na nowo tego, czym jest wspólnota i czy też czym jest w ogóle fenomen życia wspólnotowego i czym są różne, bardzo różne wspólnoty i skąd wynika. Zanim uwierzyliśmy w to, że ludzie są jednostkami, byliśmy przekonani o tym, że wspólnoty mają charakter naturalny. Dlaczego mają naturalny charakter? Najkrócej rzecz ujmując, dlatego, że człowiek ma społeczną naturę. Natomiast ta zmiana antropologiczna wiążąca się z uwierzeniem w to, iż człowiek jest jednostką, wiązała się przede wszystkim z przekonaniem o tym, że to, co naturalne dla człowieka, to jego wolność względem innych i równość względem innych. Natomiast wspólnota wszelkiego rodzaju postaci, wszelkie postaci życia zbiorowego są wtórne względem tej wolnej i równej jednostki, to znaczy były sobie kiedyś wolne i równe jednostki i one doszły do wniosku, że mogą żyć również razem. Podjęły taką decyzję w takim bądź innym akcie i sformułowały zbiorowość, wspólnotę taką bądź inną. To oznacza, że wszelkiego rodzaju wspólnoty w społeczeństwie zaczęto postrzegać jako efekt konsensu osiągniętego przez jednostki. Jednostki doszły do wniosku, podjęły decyzję, zaczęły funkcjonować razem. To z kolei oznacza,
że wspólnoty, które do tej pory myślano, że są czymś naturalnym, zaczęto uznawać za coś sztucznego, wynikającego z konwencji. Coś, czego nie było, ale ludzie się umówili i podjęli decyzję o tym, że coś takiego zaistnieje. W związku z tym, co więcej, ma to swoje dalej idące konsekwencje, mianowicie te, że przede wszystkim, żeby zacząć myśleć o jakiejkolwiek formie życia wspólnotowego, trzeba byłoby myśleć tę najważniejszą wspólnotę, jaką jest państwo. I to państwo dopiero zaczęło tworzyć kontekst dla funkcjonowania jakichkolwiek innych zbiorowości, innych wspólnot, a status tych wspólnot zależy od tego, czy one są uznawane przez państwo, czy nie są uznawane przez państwo. To też zaczęło oznaczać, tutaj dotykamy znowuż tych wątków, które poruszał zarówno pan poseł Marusik, jak i profesor Gwiazdowski, że państwo stało się w gruncie rzeczy dysponentem formy, w jakiej funkcjonuje wszelkiego rodzaju zjawiska życia zbiorowego. I w zależności od decyzji suwerena, ten kształt życia, wszelkiego rodzaju postaci życia zbiorowego, właśnie owych wspólnot, jest uzależniony w gruncie rzeczy od decyzji politycznych. Wcześniej, oczywiście, że państwo również ingerowało, czy wypowiadało się na temat form życia wspólnotowego, natomiast była to wypowiedź uznająca istnienie, fakt istnienia pewnych naturalnych wspólnot i przyjmująca to do wiadomości, w jakiś sposób regulująca te okoliczności. Natomiast wraz z owym przewrotem antropologicznym polegającym na upowszechnieniu się wiary w to, że jesteśmy jednostkami, naturalny charakter poszczególnych wspólnot zaczął być coraz bardziej wątpliwy. W związku z tym coraz częściej uznawano, że coś, co do tej pory wydawało się, że jest czymś zupełnie naturalnym, okazało się, że wcale nie musi być takim naturalnym. I przywoływana tutaj przez pana posła rewolucja francuska, czy też antyfrancuska, rozpoczęła się właśnie od tego, że pewne wspólnoty, pewne postaci życia wspólnotowego społeczeństwa, jakimi była struktura stanowa i w ogóle wszelkiego rodzaju korporacje, zostały przez państwo rozwiązane. Stwierdzono, że to, co do tej pory uznawano za naturalne, po prostu przestaje istnieć i zakazano tworzenia tego typu wszelkiego rodzaju bytów zbiorowych. Zakaz, który zniósł dopiero Napoleon III po z górą 100 latach, ale w każdym razie historia fundacji stowarzyszeń na gruncie prawa francuskiego jest naznaczona, można powiedzieć, taką zasadniczą, porewolucyjną luką i później ciężkim losem przebijania się przez torowania sobie drogi przez myśl o tym, że jednak w jakiejś postaci poza komercyjnego funkcjonowania życia zbiorowego obywateli są również potrzebne. Innymi słowy, obserwujemy pewien proces, kiedy naturalna struktura społeczna, struktura organiczna, zaczęła powoli być dekomponowana przy pomocy decyzji państwowych, częściowo przy pomocy decyzji państwowych, a częściowo poprzez rozwijanie się pewnych procesów społeczno-ekonomicznych, które zostały uruchomione poprzez zmiany modernizacyjne. Mówi się w związku z tym o modernizacji, której, czyli z przejścia od społeczeństwa tradycyjnego, czasami się mówi, czy przednowoczesnego, do społeczeństwa nowoczesnego, albo niektórzy mówią industrialnego. I to przejście było naznaczone właśnie rozpadem starych form życia wspólnotowego, ale też powstawaniem nowych, tylko że opierających się na zupełnie już nowych podstawach, gdzie zupełnie inny był status państwa, jeśli chodzi o sankcjonowanie istnienia i w ogóle powoływanie tych form życia wspólnotowego. Tutaj ta rola państwa była zupełnie inna, ponieważ znowuż, dlaczego tak jest? Dlatego, że przyjmujemy przede wszystkim, że państwo jest pewnym warunkiem sine qua non dla wolnego życia jednostek. Jednostki, gdy żyły bez państwa,
były tylko właśnie jednostkami wolnymi i równymi, prowadziły ze sobą wojny, w związku z czym w drodze wolnej decyzji utworzyły państwo i to państwo jest jak gdyby efektem, produktem, ich manifestacją, ich wolnej woli. No i w związku z tym paradoksalnie pojawia się myśl, że cokolwiek zrobi państwo jest afirmacją ludzkiej wolności, przede wszystkim ustawodawstwo jest afirmacją ludzkiej wolności, ponieważ jak początkowo było to podkreślane, więc z dzisiejszej perspektywy troszeczkę nie chce nam się w to wierzyć, ale przede wszystkim myślano o ustawie jako o gwarancie pewnej sfery autonomii dla jednostki. Bardzo często jednak, gdy mówiono o jednostkach gdzieś kiedyś w XIX czy nawet w XX wieku, to mamy na myśli pewną sferę prywatności, a ta sfera prywatności, tak jak do dzisiaj zresztą, być może w Polsce jeszcze i w jakichś innych podobnych krajach, ta sfera prywatności kojarzy nam się z życiem rodzinnym. W związku z tym bardzo często, gdy mówiono o indywidualizmie czy o prywatności, miano na myśli ochronę życia rodzinnego. My dzisiaj już nie zawsze w ten sposób pojmujemy indywidualizm jako ochronę autonomii życia rodzinnego. O tym sobie jeszcze powiem. W związku z tym, proszę Państwa, państwo jest początkiem wszelkiego dynamizmu życia społecznego. Wspólnota nie jest już czymś naturalnym, tylko jest czymś konwencjonalnym. W związku z tym mamy szczególną rolę państwa, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania, powoływanie w ogóle do życia owych wspólnot, no i niwelacja tych wspólnot, które zastaliśmy historycznie ukształtowane, które do niedawna były traktowane jako wspólnoty naturalne i ta naturalność w jakiś sposób zaczęła nam przeszkadzać dość istotnie. Zresztą to się w jakiś sposób zaczęło wiązać z powstawaniem nowych struktur, tak? To znaczy likwidowano struktury przednowoczesne, a powstawały z kolei struktury nowoczesne. To miało zupełnie kluczowe znaczenie również dla sposobu pojmowania małżeństwa. Bo to w pewnym momencie, jeżeli na przykład, proszę Państwa, czytamy sobie stare jakieś broszurki opracowania z zakresu katolickiej nauki społecznej, to się okazuje, że niezwykle dużo uwagi poświęcono tam małżeństwu, a przede wszystkim temu, żeby wytłumaczyć wiernym, że małżeństwo to nie jest umowa. Małżeństwo nie jest efektem konsensu. Małżeństwo nie jest czynnością konsensualną. My dzisiaj mamy już z tym problem. Na jednej z konferencji spotkałem księdza profesora kanonistę, który mi się przyznał tak trochę ze wstydem. Mówi, że mieli niedawno seminarium i doszli do wniosku, oni kanoniści, że rzeczywiście nie bardzo inaczej jesteśmy w stanie pomyśleć małżeństwo jak konsens. To znaczy, że pewne zmiany kulturowe, zmiany w kulturze intelektualnej, które następowały, nawet jeżeli mamy problemy z ich werbalizacją i przyznaniem, że tak jest, to jednak już inaczej nie do końca jesteśmy w stanie myśleć na ten temat. Co to znaczy? Co to znaczy, że zaczęliśmy myśleć o małżeństwie jako o efekcie konsensu? No to przede wszystkim oznaczało to, że małżeństwo, które do tej pory pod wpływem niewątpliwie chrześcijańskiej tożsamości kultury przednowoczesnej było uznawane za związek nierozerwalny. Jeżeli mamy konsensus, to możemy mieć też konsensus contrarius i właściwie w imię czego mielibyśmy czynności konsensualnej czy pewnego bytu powoływanego na drodze konsensu, konsensem przeciwnym nie rozwiązać. W związku z czym pojawia się taki, można powiedzieć, na gruncie nowoczesnego prawa małżeńskiego gorąca debata na temat tego, czy rozwody są dopuszczalne, czy nie są dopuszczalne i tak dalej. To był temat burzliwy dyskusji wówczas. My już ten problem mamy za sobą, tak? To znaczy już dzisiaj jako dinozaurów traktujemy osoby, które uważają, że jednak małżeństwo jest nierozerwalne i jako takie żyde skamienialiny, którymi jak ktoś tak chce sobie myśleć, no to myśli, tak, ale nikt nie liczy na to, że ktoś będzie go inny traktował jako normalnego.
kiedyś było to przedmiot burzliwej debaty i wcale nie było to wszystko takie oczywiste. Natomiast ten podskórny imperatyw kultury intelektualnej, który był ufundowany na antropologii indywidualistycznej i w związku z tym na tym, że wszelkiego rodzaju postaci życia wspólnotowego musiała się opierać na konsensie właśnie wolnych jednostek, które dochodziły do wniosku, że no dobra, to my teraz do wczoraj jeszcze osobno, a od dzisiaj to już razem, tak? Ten sposób myślenia, on na tyle przenikał do świadomości ludzi, że utrwalał się w postaci przeświadczenia, że małżeństwo też jest pewnym tworem konsensualnym. Do tego jeszcze się włączali do tej dyskusji romaniści, niż argumenty z prawa rzymskiego zaczynały być przytaczane, pojawiła się poglądy profesora Voltaire, który tutaj wytłumaczył, że w Rzymie to też był tylko sam czysty konsens, mimo że wcześniej wcale tak nie myślano, jeszcze długo potem były to problemy, znaczy poglądy uznawane za kontrowersyjne, już chyba nie dzisiaj. Nie wiem, jak patrzę się na obecnych romanistów. W każdym bądź razie, natomiast też trzeba te badania ówczesnych romanistów postrzegać w kontekście ówczesnych debat i ja jestem jakoś tak, nie badałem tego tematu, ale jestem dziwnie przekonany, że wtedy byśmy odkryli jakiś kontekst powstawania tych rozpraw naukowych, które wskazywały na zupełnie takie utylitarne, bieżące, polityczne potrzeby w dyskusji społecznej, która się toczyła wokół tożsamości małżeństwa. Ale wcześniej jeszcze, my często nie zauważamy, zlikwidowano inne przeszkody, tak? Ponieważ zlikwidowano strukturę stanową, w związku z czym również zlikwidowano przeszkody wynikające z różnicy stanów do wstąpienia w związek małżeński. Obserwujemy to w literaturze w postaci wszelkiego rodzaju powieści, takich dam kameliowych i innych tego typu w historii, gdzie widzimy, że młodzi kochankowie, którzy się kochają, muszą przezwyciężyć jakieś konwencje społeczne. On z wyższych sfer, ona z niższych, albo na odwrót, prawda, rodzice stają na przeszkodzie, matka bigotka, ojciec tyran, a oni mimo wszystko przełamują te fale i potem żyją długo i szczęśliwie. Tak? Ale jednak cały czas w tym to życie długie i szczęśliwe jest przeznaczone dla jej i jego. Natomiast można powiedzieć zresztą, że ten proces modernizacji gdzieś osiągnął swoją kulminację. Można wskazywać na takie różne efekty kulminacji, ale wydaje mi się, że takim sugestywnym jest dość niedawny moment, gdzie po upadku bloku wschodniego Francis Fukuyama pisze książkę o końcu historii. Wydaje się, że osiągnęliśmy, dobiliśmy do brzegów spokojnej przystani, ziszczenia się pewnej liberalno-demokratycznej wizji wolnego społeczeństwa opartego właśnie na tych dwóch antropologicznych przesłankach: wolności i równości. Tak? No i osiągnęliśmy, już jesteśmy zadowoleni, ale potem się okazało, że historia ma jednak ciąg dalszy. I zaczęliśmy, i co więcej, ten ciąg dalszy jeszcze w dodatku nawiązuje do chińskiego przekleństwa: obyś żył w ciekawych czasach. Krótko mówiąc, żyjemy w ciekawych czasach. A zatem, wracając jeszcze na chwilę do tych wszystkich przełamywania fal społecznych i tak dalej, widzimy, że znika sankcja państwowa, nie ma uznanego w prawie różnic stanowych, w związku z tym pozostają jeszcze różnice faktyczne, tak? To znaczy ludzie z wyższych sfer się raczej nie zadają z tymi z niższych sfer i na odwrót, ale widzimy, że kultura już tego nie znosi, tak? W związku z czym powstaje literatura, która to piętnuje, która to wskazuje, że właśnie jeżeli ktoś ma innego typu poglądy, to znaczy, że jest bigotem, tyranem i tak dalej, i tak dalej. I mówię o tym wszystkim, proszę Państwa, ponieważ dzisiaj przeżywamy analogiczne procesy. Jeżeli sobie spojrzymy na filmy kręcone w Hollywood, albo również
przynajmniej w innych miejscach, właśnie opowiadające o życiu, o obyczajowości, o życiu, o rodzinach, o zwykłych ludziach i tak dalej, pojawiają nam się nowe tematy, gdzie też ludzie, sympatyczni ludzie mają kłopoty, bo reszta społeczeństwa jest obrzydliwa. Bo wreszcie społeczeństwo pokutują pewne przesądy i trzeba z tymi przesądami się rozprawić, ponieważ jest to obrzydliwe. Tak? Tak jak kiedyś się rozprawialiśmy z tymi przesądami wynikającymi z jakiejś hierarchii społecznej, tak dzisiaj, właśnie. Ponieważ, proszę Państwa, dobrnęliśmy gdzieś do jakiejś mety, jeśli chodzi o modernizację i innymi słowy, osiągnęliśmy pewien poziom indywidualizacji w społeczeństwie. Wielu uważało, że jest to poziom w pełni satysfakcjonujący, ale nie wszyscy. Tak jak powiedziałem Państwu, wielu, gdy mówiono o indywidualizmie i prywatności, miało przede wszystkim, znaczy większość miało na myśli rodzinę, tak? Ale rodzina to też jest pewna wspólnota. A to w tej wspólnocie nie ma jednostek, a może ta rodzina może być źródłem opresji dla jednostki. Co więcej, do tej pory uznawaliśmy, że nieakceptowalne są wszelkiego rodzaju zróżnicowania, stratyfikacje społeczne wynikające właśnie z pozycji społecznej, urodzenia i tak dalej. No, ale dzisiaj zaczynamy mieć w ramach pragnienia bycia jednostką, bycia równym i wolnym, zaczynamy mieć problem z naszą tożsamością, już płciową. To jest to, o czym profesor Gwiazdowski mówił. Także on u siebie w kancelarii różnie traktuje kobiety i mężczyzn. Przedstawił bardzo racjonalne argumenty po temu, dlaczego tak, a nie inaczej. Ale jednocześnie okazuje się, że różnica płci generuje nierówności, a te nierówności nie są czymś akceptowalnym w społeczeństwie zasadniczo. Muszę kończyć, tak? No i jestem w połowie. I w ten sposób, proszę Państwa, tak jak pojawiła się najpierw nowoczesna kwestia polityczna, to znaczy kwestia związana z likwidacją struktury stanowej i kwestia później robotnicza, związane również z powstawaniem nowych struktur nie wiem, związków zawodowych, struktur społeczeństwa industrialnego, tak współcześnie mamy do czynienia z pewną transgresją, dodatkową indywidualizacją, gdzie poszukujemy ścieżek, które pozwolą nam być bardziej wolni i bardziej równi, to znaczy często na przeszkodzie temu staje chociażby kwestia naszej płci. I tu się pojawia nowa kwestia polityczna, kwestia feministyczna, no i kwestia ruchu LGBT. Tak? Bo jeżeli zlikwidujemy płeć, nie będziemy traktować płci jako czegoś doniosłego społecznie, wówczas z czego wynikają pewne konsekwencje, które trzeba obiektywnie zaakceptować, wówczas te problemy nam się rozwiążą. Tylko musimy każdą jednostkę traktować bezpłciowo. Tak w pracy, jak i w szkole, i wszędzie indziej. I to, proszę Państwa, oczywiście powoduje nowe wyzwania dla stojące przed tożsamością małżeństwa. Bo do tej pory, tak jak sobie powiedzieliśmy, ci młodzi, którzy już pokonali wszystkie bariery społeczne, przełamali wszystkie fale, byli jednak kobietą i mężczyzną. A dzisiaj mamy z tym problem. Jednocześnie też problem przeżywa państwo narodowe. To suwerenne państwo, które do tej pory się strasznie szeroko gęsiło, jest uwikłane w cały szereg instytucji współpracy i integracji, współdziałania, które pozwalają mówić o tym, że wraz z ponowoczesnością mamy kryzys nowoczesnego państwa narodowego i powstają nam struktury ponadnarodowe. I te struktury ponadnarodowe odgrywają istotną rolę w próbach urzeczywistnienia tych tendencji do coraz większej indywidualizacji i likwidacji doniosłości społecznej zróżnicowań płciowych występujących w odniesieniu do człowieka. Oczywiście ta chęć likwidacji, niwelacji doniosłości płci dla życia społecznego przybiera bardzo różne postaci, tak mamy całą kwestię genderową, ale w
ale ona się też w jakiś sposób konkretyzuje w postaci tych wyzwań instytucjonalnych, które się wiążą z ustawową kwestionowaniem tożsamości związku małżeńskiego jako związku kobiety i mężczyzny. To kwestionowanie bardzo często następuje przy pomocy procedur, które angażują w ten proces również struktury ponadnarodowe. Nawet wówczas, kiedy takie struktury ponadnarodowe nie mają kompetencji w zakresie materialnego prawa rodzinnego, jak jest w przypadku Unii Europejskiej. Dlatego ta Unia Europejska w moim wystąpieniu, wiadomo, że traktaty nie przyznają kompetencji w Unii Europejskiej w zakresie stanowienia norm materialnych prawa rodzinnego, ale cała Unia opiera się na trzech podstawowych swobodach, między innymi na swobodnym przepływie osób. Swobodny przepływ osób to znaczy swobodny przepływ rodzin. Żeby ułatwiać, likwidować przeszkody w swobodnym przepływie rodzin, no to musimy w każdym kraju traktować w ten sam sposób członków rodzin, tych ludzi, którzy są, cieszą się swobodnym przepływem. Tak? I w związku z tym artykuł 81 Traktatu o Unii Europejskiej, o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje kompetencje do stanowienia dla Unii, do stanowienia norm w zakresie, w którym norm prawa rodzinnego, materialnego, w zakresie, w którym wybierają one skutki w ruchu transgranicznym, mają ten skutek transgraniczny, po to, ażeby urzeczywistnić zasadę swobodnego przepływu, mimo że prima facie prawo rodzinne to zupełnie nie jest historia, którą się zajmuje Unia Europejska. Tak? I ponieważ ta kwestia budzi oczywiście emocje, o czym wszyscy doskonale wiemy, znaczy kwestia obrony bądź zakwestionowania naturalnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, w związku z tym traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje jeszcze dodatkowe ograniczenie, to znaczy wymóg w ustępie 3 tego 81 artykułu, wymóg osiągnięcia jednomyślności w Radzie w zakresie, wówczas gdy tworzymy normy dotykające w jakiś sposób kwestii prawa rodzinnego w tym kontekście transgranicznym, ale to w żaden sposób, znaczy ta zasłona sprawia, że rzeczywiście wszelkiego rodzaju próby ambitniejszej legislacji po stronie unijnej są niweczone. Tak ostatnio mieliśmy w 2016 roku, gdzie Polska i Węgry uniemożliwiły przyjęcie rozporządzeń, których w pewnych tylko wycinkowych obszarach, nie chcę się teraz już udawać w szczegóły, dotykały pewnych zagadnień dotyczących prawa rodzinnego i jednocześnie zastrzegały, że w żadnym wypadku nie chodzi nam o definiowanie małżeństwa, czym jest małżeństwo. Ale tego typu rozwiązania były możliwe tylko do wprowadzenia w ramach mechanizmu pogłębionej współpracy. W każdym bądź razie, ale to nie znaczy, że środowiska, które właśnie chcą przełamywać falę i tą bigoterię społeczeństwa współczesnego, które jeszcze jest przywiązane do tego, że są różnice między kobietami i mężczyznami, tak jak kiedyś byli przywiązani ludzie do jakichś różnic wynikających z pozycji społecznej, to wszystko w żaden sposób nie pozwala jak gdyby wywiesić białej flagi, w związku z czym wykorzystuje się rozmaitego rodzaju instrumenty prawne do tego, ażeby w jakiś sposób wsadzić kij w szprychy, czy też spowodować jakąś szczelinę w porządkach prawnych tych państw, które jednak bardzo konsekwentnie stoją na stanowisku ochrony naturalnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. I z taką sprawą, i tu już będę kończył, jako pewną egzemplifikacją, jest sprawa Komana i innych, i jego partnera, czy też według prawa belgijskiego nawet małżonka, która została przedstawiona Sądowi Konstytucyjnemu rumuńskiemu, gdzie tych dwóch panów, którzy zawarli na związek, który na gruncie prawa belgijskiego jest określany mianem małżeństwa, i postanowili się osiedlić w Rumunii. Rumunia nie przewiduje ani małżeństw jednopłciowych, ani związków partnerskich jednopłciowych, i uznali, że te przepisy kodeksu cywilnego, które wykluczają możliwość
uznania na gruncie prawa rumuńskiego związków zawartych w innych krajach, które to już kraje zakwestionowały ustawowo tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, że jednak one są bezskuteczne na gruncie prawa rumuńskiego. I w oparciu właśnie o zasady swobody umów i zakaz dyskryminacji usiłuje się namówić Trybunał Konstytucyjny do uznania przepisów kodeksu cywilnego, które są gwarantami owej naturalnej tożsamości małżeństwa za niekonstytucyjne, a z kolei Trybunał Konstytucyjny się zgłosił z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości w Unii Europejskiej, w związku i w której to, która to sprawa teraz właśnie jest procedowana, i z pytaniem, czy tego typu regulacje w rumuńskiej nie sprzeciwiają się w zasadzie swobodnego przepływu osób i zakazowi dyskryminacji ze względu na to, co się określa mianem orientacji seksualnej. I to pokazuje, że pomimo faktu, że traktaty nie przyznają żadnych kompetencji do stanowienia norm prawa rodzinnego Unii Europejskiej, mimo że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jak najbardziej uznaje i przestrzega pilnie tej zasady, to jednak znajduje się sposoby w oparciu o inne unormowania, tak, ażeby jednak postawić tę kwestię i wykorzystać te ponadnarodowe struktury do tego, ażeby dokonać pewnych transgresji na płaszczyźnie państw narodowych. Mamy do czynienia jak gdyby z dwoma postaciami kryzysu tożsamości. Tak? Z jednej strony mamy kryzys tożsamości państwa narodowego, który już widać nie jest tym suwerenem, tak jak to onegdaj bywało, a z drugiej strony mamy problem z tożsamością małżeństwa, która jest już uznawana za źródło opresji, ponieważ osobom, które się jakoś nie do końca odnajdują w swojej własnej tożsamości płciowej, stwarza jakieś ograniczenia, które oni uznają za niesprawiedliwe i dyskryminujące. To taka egzemplifikacja pewnych ogólnych procesów, które trwają od dłuższego już czasu. Przepraszam za to, że nadużyłem cierpliwości. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za referat. Właśnie niezwykle aktualne kwestie pan profesor poruszył. W tej chwili chciałabym poprosić o wygłoszenie referatu pana doktora Mateusza Zycha z Uniwersytetu Katolickiego Jana Przyjskiego, którym będzie na temat prawnych i ekonomicznych aspektów opieki nad dziećmi do lat 3 w perspektywie porównawczej. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, mój referat może być poniekąd rozwinięciem czy swoistym case study odnoszącym się do poprzedniego wystąpienia, do wystąpienia profesora Stępkowskiego, który zarysował w syntetyczny sposób pewne procesy zachodzące w świecie zachodu na przestrzeni ostatnich stuleci. Procesy, których celem, czy przynajmniej jednym z ideologicznych założeń, miała być emancypacja jednostki, wyzwolenie jej z tych właściwości, uwarunkowań, które ograniczają jej wolność, których paradoksalnym efektem ubocznym okazał się być rozrost instytucji państwa, czy też innych struktur, które być może w coraz większym stopniu determinują sposób życia człowieka, przede wszystkim za pomocą oczywiście mechanizmów jurydycznych. Jedną z prób odpowiedzi na problemy
wiążące się z taką diagnozą, było sformułowanie zasady pomocniczości. Zasada pomocniczości, która głęboko jest zresztą zakorzeniona w europejskiej tradycji prawnej, w naszym wcześniejszym historycznie rodowodzie, została po raz pierwszy w systematyczny sposób wyłożona w encyklice Quadragesimo Anno Piusa XI, no i później uzyskała potwierdzenie, czy znalazła odzwierciedlenie w szeregu istotnych aktów normatywnych, żeby tu wymienić choćby Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, w której ta zasada pomocniczości jest wyrażona w preambule, czy Traktat o Unii Europejskiej, gdzie zasada ta, myślałem także jako za subsydiarności, ma istotną, zasadniczą rolę i wyrażona jest w artykule 5. Ta historyczna formuła użyta przez Piusa XI, do której nawiązano w porządkach ustrojowych wielu europejskich państw, wiązała się z taką właśnie konstatacją, jaka już została przeze mnie przedstawiona. Z konstatacją dotyczącą upadku wspólnot pośrednich, upadku wspólnot ludzkich występujących pomiędzy jednostką, pomiędzy człowiekiem a państwem, który to warunkowany był w dużej mierze potrzebą emancypacji tejże jednostki. Pius XI konstatuje jednak, że właśnie paradoksalny efekt jest taki, że sfera wolności jednostki bez tych wspólnot pośrednich, które wcześniej funkcjonowały, funkcjonowały w sensie z pewną mocą i rolą i prawną, i społeczną, jest paradoksalnie dużo mniejsza niż w punkcie wyjścia. Odpowiedzią ma być ta zasada, którą pozwolę sobie zacytować, to klasyczne sformułowanie. Niewzruszoną przecież pozostanie najwyższa zasada filozofii społecznej, której ani podważać, ani osłabiać nie wolno, jak jednostkom ludzkim nie wolno odejmować i przekazywać społeczności tego, co jednostki te z własnej inicjatywy i własno mogą wytworzyć pracą. Tak samo jest z naruszeniem sprawiedliwości, gdy się to, co mniejsze i niższe społeczności wykonać i dokonać mogą, przydziela większym i wyższym władzom społecznym. Poza tym wyrządza to szkodę wielką i podrywa porządek społeczny. Wszelka czynność społeczna bowiem powinna w pojęciu i istocie swojej wspomagać członki ciała społecznego, nigdy zaś ich nie rozbijać ani nie wkłaniać. No, ta klasyczna formuła odnosi się oczywiście do wspólnot różnego rzędu i w polskim porządku konstytucyjnym znajduje konkretyzację oczywiście w odniesieniu do samorządu terytorialnego, w odniesieniu do gwarancji związanych z funkcjonowaniem samorządu zawodowego, to jest artykuł 16 i 17 polskiej konstytucji, wreszcie do domniemania kompetencji na rzecz tego najniższego szczebla samorządu terytorialnego, jakim jest gmina, i co także pozostaje nie bez znaczenia w odniesieniu do rodziny, czyli różne stopnie i formuły samorządu oraz rodzina. Tutaj będzie miał szczególne znaczenie oczywiście artykuł 48 ustęp 1 i 2, gwarancje związane z możliwością wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i oczywiście także ochroną dopuszczalnymi możliwościami ograniczenia władzy rodzicielskiej. Więc także artykuł 47, czyli w ogóle prawo do prywatności w tym kontekście będzie miał znaczenie do ochrony życia prywatnego i rodzinnego. Czyli mamy konkretyzację tej zasady pomocniczości w szeregu przepisów konstytucyjnych w odniesieniu do wspólnot różnego rzędu. Założenie, które wyrażone było w przytoczonym przed chwilą tekście, jest konsekwentnie przyjmowane w doktrynie prawa konstytucyjnego. Zakłada, że zasada
zgodnie z zasadą pomocniczości, ingerencja wspólnot wyższego rzędu, wspólnot większych, funkcjonowanie wspólnot mniejszych i życie jednostek wówczas może następować, jeżeli usprawiedliwiona będzie ona albo efektywnością tych działań, skutecznością, możliwością podjęcia tych działań tylko przez wspólnotę większą, albo istotnymi względami aksjologicznymi, które będą miały swoje uzasadnienie w polskim porządku konstytucyjnym. Przeciwieństwem tej zasady pomocniczości, posługując się też taką syntezą ze względu na ograniczenia czasowe, będzie zasada, którą moglibyśmy określić jako etatyzm. Etatyzm, czyli traktowanie państwa jako podstawowego elementu organizacji społeczeństwa, odwrócenie niejako tej hierarchii subsydiarnej, porządek, w którym to instytucje państwowe kreują porządek publiczny, a domniemanie kompetencji jest kierowane na rzecz oczywiście podmiotów centralnych. W Polsce można śmiało mówić o tym, że ta zasada etatyzmu, jakkolwiek oczywiście w ten sposób nie nazywana, ale za pomocą pokrewnych terminów, miała swoje istotne znaczenie w ustroju PRL do 1989 roku, w ustroju, który, jak wiemy, miał chociażby wśród swoich pryncypiów zasadę jednolitości władzy państwowej, zasady zwiększonej ochrony własności państwowej względem własności prywatnej, no czy wreszcie zasady związane z centralizacją administracji na wszystkich szczeblach. Z tą zasadą etatyzmu zrywa konstytucja z 1997 roku, a także szereg zresztą rozwiązań ustawowych i ustrojowych już bezpośrednio po roku 1989 roku. Nie zawsze jednak dzieje się to w sposób konsekwentny. I tutaj przechodząc do przykładu, który mógłby stanowić pewnego rodzaju case study pomiędzy tymi granicami subsydiarność, a ta pierwszorzędna rola państwa, mamy kwestię polityki rodzinnej i prawnych ram tejże polityki rodzinnej, prawnych ram wsparcia rodziny w porządku prawnym. Szanowni Państwo, ta problematyka jest w Polsce regulowana przez ustawę z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 i, jak to za chwilę wykażę, na tle rozwiązań przyjętych w większości państw Unii Europejskiej, mechanizmy przyjęte w tej ustawie mają charakter daleko idącej, po pierwsze, reglamentacji państwowej w zakresie możliwości prowadzenia opieki nad tymi najmniejszymi dziećmi. I kwestia druga, jeżeli chodzi o mechanizmy wsparcia państwowego, czyli dofinansowania tejże opieki, także rozwiązania aktualnie finansujące nie cedują decyzji w zakresie formy, która zostanie wybrana, na ten poziom, który w oparciu o zasadę subsydiarności i podmiotowości rodziny powinien mieć charakter podstawowy, czyli na osoby rodziców. Zgodnie z tą ustawą, która zresztą znacznie zmieniła stan prawny w stosunku do okresu wcześniejszego, jak restrykcyjne zasady dotyczące funkcjonowania opieki nad małymi dziećmi nie funkcjonowały, występują w Polsce w tej chwili cztery takie formy określone przez państwo. To jest żłobek, klub dziecięcy, opiekun dzienny, no i wreszcie niach, tak? No nie przewiduje w tej chwili polskie ustawodawstwo na poziomie krajowym
wsparcia opieki sprawowanej bezpośrednio przez rodziców. Jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi w formie żłobkowej, ona jest poddana najdalej idącej reglamentacji. I tutaj pozwolę sobie tylko wymienić przykładowe wymogi, jakie zostały w ustawie przyjęte wobec podmiotów, które uzyskują wpis na prowadzoną w gminie listę żłobków. To są wymogi dotyczące zarówno osób, które w żłobku będą zatrudnione, takie jak 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub i wykształcenie średnie lub przynajmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w przypadku dyrektora, w przypadku natomiast pracowników to jest 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub ukończone 280-godzinne szkolenie, żeby tą opiekę nad najmniejszymi dziećmi móc sprawować. Jeżeli chodzi o wymogi lokalowe, to te wymogi no, też są dość rozbudowane, bo w przypadku znacznej części lokali, w których taka opieka może być sprawowana, to jest, są dwa pomieszczenia po 16 metrów kwadratowych. W znacznej części przypadków to będą pomieszczenia, które się muszą koniecznie znajdować na parterze, muszą mieć dwa wyjścia, muszą te pomieszczenia, przykładowo, bo 21 takich wymogów się pojawia, musi być zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu wyposażonym w wentylację mechaniczną, klimatyzację, co najmniej 50% powierzchni okien, wysokość pomieszczeń musi wynosić co najwyżej 2,5 metra. Jak Państwo widzą, to są dość szczegółowe wymogi, które oczywiście byłyby uzasadnione w sytuacji, gdy jednocześnie ustawodawca przewidywałby także inne formy, które pozwalały na opiekę nad mniejszymi, bo tutaj w przypadku żłobka mamy możliwość opieki nad dużymi grupami dzieci, nad mniejszymi grupami, gdzie te restrykcje by nie występowały. Tymczasem instytucja klubu dziecięcego objęta jest praktycznie takimi samymi wymogami, a jednocześnie tenże klub dziecięcy może sprawować opiekę nad dzieckiem tylko przez 5 godzin w ciągu dnia, co w naturalny sposób sprawiło, że to rozwiązanie się w ogóle nie rozwinęło. Jest bardzo mało takich klubów dziecięcych w tej chwili w Polsce. No i wreszcie trzecie rozwiązanie, które zostało przewidziane, opiekun dzienny. Opiekun dzienny z założenia to forma, która ma mieć charakter najbliższy opiece sprawowanej w formule rodzinnej. Co najwyżej 5 dzieci może znajdować się pod pieczą opiekuna dziennego. Niestety już w pierwotnej formule ustawy pojawiło się rozwiązanie, które na gruncie konstytucyjnych gwarancji wolności gospodarczej budzi zasadnicze wątpliwości, a mianowicie takie, że opiekun dzienny może być zatrudniany tylko i wyłącznie przez gminę. Innym podmiotom nie pozwolono po prostu na zatrudnianie opiekunów dziennych, czyli osób sprawujących opiekę w tej formie najbliższej rodziny. To zostało w 2013 roku, czyli dopiero po 2 latach skorygowane, natomiast także obecne rozwiązanie może budzić z punktu widzenia wolności działalności gospodarczej co najmniej zdziwienie, ponieważ opiekun dzienny w obecnej formule może być zatrudniany tylko przez osoby prawne. W związku z tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie może po prostu założyć takiego punktu bez zakładania spółki prawa handlowego. Tutaj widzimy pewien poziom reglamentacji, który wydaje się być stosunkowo daleko idący. Pytanie oczywiście o aksjologiczne uzasadnienie tego poziomu. No także jeżeli chodzi o formułę niani, ona jest oczywiście najmniej sformalizowana w tym obecnym systemie. Mamy tak zwaną umowę aktywacyjną, takie pojawiło się umowa uaktywniająca, dokładnie takie sformułowanie pojawia się w ustawie, w zakresie której 8 podstawowych wymogów jest regulowanych ustawowo. Także tutaj mamy reglamentację tej dziedziny.
Jeżeli chodzi o finansowanie opieki, to obecnie zalicza się to do zadań własnych gminy, a w konsekwencji oczywiście ta opieka jest przez część gmin realizowana, przez część w ogóle. W tej chwili jakiekolwiek punkty opieki nad małymi dziećmi w tych trzech podstawowych formach, które zostały scharakteryzowane, występują jedynie w niespełna 30% gmin w Polsce. Czyli to jest bardzo niewielka liczba i ten system jest słabo rozwinięty. To są zresztą przede wszystkim gminy miejskie. O ile w gminach miejskich różnymi formami tej opieki jest objętych nieco ponad 10% dzieci, to w gminach wiejskich nieco powyżej 1%. Z czego to wynika? No, wynika to oczywiście z takich obiektywnych uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem gmin wiejskich. Po prostu te formy, silnie zinstytucjonalizowane, w wysokim stopniu reglamentowane, są formami, które na terenach wiejskich po prostu z trudem mogą funkcjonować ze względu na konieczność dojazdów. Tutaj ustawodawca tej specyfiki nie uwzględnił. Forma opiekuna dziennego z założenia wydaje się być oczywiście tą najbliższą rodzinę i ona miała być na terenach wiejskich realizowana, ale ze względu na tak wysokie wymogi, o których przed chwilą mówiłem, to są też wymogi kadrowe, to forma ta nie cieszy się szerszą popularnością. Jak wyglądają oceny tego systemu obecnie funkcjonującego, systemu, który jak widzimy obejmuje stosunkowo niewielką liczbę dzieci przez samych rodziców. Oceny są dość czytelne, kiedy Polacy pytani są, to jest sondaż chyba jedyny, który został w tym zakresie przeprowadzony przez pracownię Ipsos w tym roku, na temat pożądanego modelu opieki nad dzieckiem. Model obecny, który opiera się na finansowaniu w 98% zresztą opieki o charakterze żłobkowym, deklaruje poparcie 14% respondentów. Możliwość wyboru pomiędzy różnymi formami opieki, w tym opieką sprawowaną przez rodziców i dofinansowania na podobnych zasadach każdej z tych form popiera 61%, natomiast przeciwko jakiemukolwiek wspieraniu tej grupy, jaką są rodzice małych dzieci, opowiada się 4,5% respondentów. Czyli tutaj, co ciekawe, mamy wyraźną korelację poparcia dla wyboru formy opieki wspieranej przez państwo z takimi cechami jak zamieszkanie w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców, wykształcenie wyższe, wiek poniżej 40 roku życia, no i oczywiście posiadanie dzieci. W grupie osób, które posiadają dzieci poniżej 18 roku życia, to blisko 80% opowiada się za różnymi mechanizmami wyboru. No właśnie, jak ta sytuacja w Polsce obecnie występująca na tle rozwiązań prawnych i rozwiązań z zakresu polityki społecznej kształtuje się w kontekście innych państw europejskich. I tutaj może tylko pokrótce chciałbym zarysować cztery takie przykłady. Pierwszy z tych przykładów to jest Republika Federalna Niemiec, gdzie model wsparcia dla osób wychowujących najmniejsze dzieci jest stosunkowo zbliżony do polskiego. Jego prawne ramy określa ustawa o wspieraniu dzieci, Kinderförderungsgesetz i księga ósma kodeksu socjalnego, czyli Sozialgesetzbuch, która zresztą zawiera bardzo podobne formy opieki nad dziećmi, które do tych, które znajdują się w polskiej ustawie o opiece nad dzieckiem do lat 3, przy czym wymogi, co jest pewnego rodzaju najdalej posuniętym standardem na skalę europejską, są jeszcze wyższe niż w Polsce, bo to jest około 40 metrów kwadratowych na świetlicę, pomieszczenia gospodarcze, na wózki, pralnia, etc. Krótko mówiąc, stworzenie jakiegokolwiek punktu zinstytucjonalizowanego wymaga bardzo poważnych nakładów finansowych. Oczywiście trudno oczekiwać, żeby takie punkty były tworzone w warunkach zbliżonych do warunków domowych przy tego rodzaju wymogach.
Natomiast także system niemiecki zawiera w sobie rozwiązanie, które w Polsce nie jest przyjęte, czyli tak zwane Betreuungsgeld, a mianowicie możliwość prawnej rekompensaty, możliwość pieniężnej rekompensaty opieki sprawowanej przez rodziców zaledwie do drugiego roku życia dziecka, co prawda, do ukończenia przez dziecko 2 lat. To jest co prawda niewielka kwota, w obecnej formie to jest 150 euro, natomiast osoby nie korzystające z tego systemu zinstytucjonalizowanego mają zapewnione tego rodzaju wsparcie. Jest też możliwość dofinansowania niani, co w Polsce w zasadzie nie występuje. Jest taka możliwość, istnieje pod warunkiem jednak, że osoba ta nie będzie spokrewniona z korzystającą z tych usług rodziną. Także istnieją pewne rozwiązania, które dają szerszą paletę wyboru pomiędzy tymi formami rodzicom, ale są one stosunkowo ograniczone. Jeżeli chodzi o skalę zainteresowania rodziców tymi różnymi formami opieki nad małymi dziećmi, to radykalnie się ona różni pomiędzy obszarem Niemiec Zachodnich, czyli RFN, gdzie z opieki instytucjonalnej korzysta nieco ponad 28% dzieci, i obszarem NRD, gdzie ponad połowa, prawie 52% dzieci korzysta z opieki instytucjonalnej. To jest oczywiście w dużej mierze pokłosiem zdecydowanej dominacji promocji opieki instytucjonalnej we wcześniejszym okresie na terenie NRD. Ta sieć po prostu została zachowana. To oznacza oczywiście, że w Niemczech Zachodnich, mimo tych preferencji państwowych na rzecz opieki instytucjonalnej i wyższego nieco wsparcia dla tych form, zdecydowanie większość, bo 70% rodziców z tej opieki nie korzysta. System francuski, który bywa przedstawiany jako wzorcowy, jeżeli chodzi o zróżnicowanie form prawnych opieki nad małymi dziećmi, przewiduje zarówno opiekę instytucjonalną, jak i opiekę, która nie ma charakteru zinstytucjonalizowanego, i ten system pozwala na dofinansowanie tej opieki w zależności od decyzji rodziców. Według danych na 2013 rok we Francji, gdzie rodzice mogą wybrać pomiędzy żłobkiem, opiekunką państwową i otrzymaniem pieniędzy bezpośrednio dla osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem, 14% osób wybiera tą opiekę instytucjonalną żłobkową, a ponad 60% wybiera opiekę w formie rodzinnej. Więc tutaj mamy pewien punkt odniesienia z kraju zachodnioeuropejskiego. Podobny bardzo jest system fiński, gdzie także istnieją, ale już ze znacznie niższym poziomem reglamentacji i wymogów, co pozwala na rozwój punktów opieki zbliżonych do punktów rodzinnych. Istnieją formy zinstytucjonalizowane, tak zwane ośrodki opieki dziennej, regulowane usługi wczesnej edukacji w domu, i wówczas, kiedy ta usługa jest realizowana w domu, te wymogi, których nie będę oczywiście już szczegółowo przytaczał, są stosunkowo niskie, i opieka bezpośrednio sprawowana przez rodziców. I w tym systemie, gdzie także rodzice podejmują tą zasadniczą decyzję dotyczącą alokacji środków państwowych przeznaczonych na wsparcie dziecka, w przypadku dzieci dwuletnich z opieki instytucjonalnej państwowej korzysta 35%, w przypadku dzieci trzyletnich, czyli to jest już rozpoczęcie wieku przedszkolnego, 51%. W Finlandii ten system zresztą funkcjonuje już od lat 80. i bardzo ciekawe są badania przeprowadzone przez fińską badaczkę Katję Repo, która badania jakościowe przeprowadzone z udziałem matek. W zdecydowanej większości nie ma takiego wymogu prawnego z możliwości sprawowania bezpośredniej opieki nad małymi dziećmi w Finlandii. W większości tych krajów, gdzie taka możliwość istnieje, korzystają matki, chociaż oczywiście jest też istotny procent ojców. Natomiast badania te wśród osób, które zarówno w momencie sprawowania tej opieki, jak i
kilka lat po zakończeniu jej sprawowania były prowadzone przez Uniwersytet w Tampere, wskazują na jednoznacznie pozytywną ocenę, a także brak długofalowego negatywnego wpływu na rozwój w zakresie pracy zarobkowej. I wreszcie ostatni taki przykład, może najbliższy nam geograficznie i poniekąd też kulturowo, a mianowicie Republika Czeska. W Republice Czeskiej istnieje formuła opieki instytucjonalnej, która jednakowoż ma swoją regulację, mimo że ma swoją regulację ustawową, nie jest szerzej rozpowszechniona. Na terenie całych Czech funkcjonuje zaledwie 48 żłobków. To jest stan na zeszły rok w tym 10-milionowym kraju, co oznacza, że opieką żłobkową jest objętych zaledwie 2% dzieci. Z czego to wynika? No, nie wynika to z tej przyczyny, że czeskie państwo zapomniało o pozostałych rodzicach dzieci do trzeciego roku życia, ale dlatego, że dało im wybór pomiędzy tąże opieką w placówce zinstytucjonalizowanej i formułą, która stanowi troszeczkę inne rozwiązanie od tych przyjętych we Francji i Finlandii, a mianowicie formułą długiego urlopu rodzicielskiego. Urlopu, który trwać może do trzeciego, a nawet w niektórych przypadkach do czwartego roku życia. Był taki okres, kiedy ten urlop rodzicielski trwał do 4 lat. Wysokość świadczeń w ramach tego urlopu rodzicielskiego jest oczywiście uzależniona od tego, ile ten urlop trwa, ale jest stosunkowo dużo. Jeżeli rodzice zdecydują na urlop do drugiego roku życia dziecka, to jest 420 euro. To przy średnich zarobkach czeskich jest kwota bliska połowie średniego wynagrodzenia. No, w przypadku, gdy ten urlop trwa dłużej, do trzeciego roku życia, to jest 255 euro. No, tak czy inaczej jest kwota kompensująca w dużej mierze koszty życia. To jest ciekawe. I oczywiście należy tę okoliczność przytoczyć, że rozwiązania w zakresie opieki nad małymi dziećmi w większości tych krajów, a można powiedzieć o tym modelu, który ma charakter bardziej etatystyczny, który występuje w Polsce, występuje w Niemczech w nieco łagodniejszej formie, z daleko idącą reglamentacją prywatnej inicjatywy w zakresie możliwości prowadzenia punktów opieki nad małymi dziećmi i dofinansowaniem poza nielicznymi wyjątkami generowanymi przez samorządy, tak jak na przykład w Nysie, tylko opieki o charakterze żłobkowym. Model ten funkcjonuje w nieco łagodniejszej formie, z pewnymi elementami wolności wyboru, jeżeli chodzi o wybór pomiędzy opieką, dofinansowaniem opieki rodzinnej, a opieki instytucjonalnej także w Niemczech. Natomiast model, który w większym stopniu oparty jest na zasadzie subsydiarności, charakterystyczny będzie w tym zakresie w istotnej mierze dla Francji, a w znacznym stopniu dla Finlandii i Czech, krajów, w których rozwój prywatnych punktów opieki nad małymi dziećmi nie jest w istotnym stopniu reglamentowany prawnie, pod warunkiem oczywiście, że to są małe punkty funkcjonujące w warunkach rodzinnych. I w krajów, w których o przeznaczeniu środków, które kierowane są na wsparcie nad najmniejszymi dziećmi, decydują sami ich rodzice. Ciekawa jest korelacja, która oczywiście w tym przypadku nie należy z niej wyciągać zbyt daleko idących wniosków, ale należy ją odnotować, dlatego że te rozwiązania etatystyczne i rozwiązania oparte na zasadzie subsydiarności w zakresie opieki nad najmniejszymi dziećmi są szerzej właściwe dla systemów polityki rodzinnej i jej prawnego, otoczenia, ich prawnych ram w wymienionych krajach, pomiędzy tymi rozwiązaniami a ogólnym współczynnikiem dzietności, czyli podstawową wartością demograficzną. W przypadku Francji i Finlandii to są jedne z najwyższych współczynników w Europie. Według stanu na 2014 rok 1,99 i 1,75. Oczywiście trudno sprowadzać te uwarunkowania tylko do jednego czynnika, natomiast ze względu na to, że są one charakterystyczne dla szerszych ram polityki prowadzonej przez państwo, warto ten fakt choćby odnotować. W przypadku Niemiec i Polski to są jedne z
wartości najniższych, tak? 1,39 Niemcy, 1,29 Polska w roku 2014. Chociaż także w Polsce widzimy pewne rozwiązania, które na poziomie samorządowym, ponieważ opieka nad małymi dziećmi opiera się na należy do zadań własnych gmin, zostały wdrożone i rozwiązania, które są zresztą niezwykle pozytywnie oceniane przez samych rodziców, to jest bon niski, jeżeli chodzi o możliwość wyboru formy opieki nad dzieckiem, bon dający rodzicom możliwość decyzji, jeżeli nie korzystają z tej opieki instytucjonalnej, rodzicom możliwość decyzji dotyczącej tego, na jaką formę zostaną przeznaczone pieniądze. To jest rozwiązanie dość podobne funkcjonujące w Szczecinie, gdzie ten wybór jest to prawda ograniczony tylko pomiędzy opiekunem dziennym, klubem dziecięcym i żłobkiem, czyli tymi formami reglamentowanymi, nie dotyczy opieki dziennej, ale też pewien taki element wyboru występuje i te przykłady i obserwacja też zarówno percepcji tych rozwiązań przez samych rodziców, jak i wpływu na ich decyzje dotyczące prokreacji mogą służyć rozwijaniu bardziej pluralistycznego i bardziej odpowiadającego aksjologii konstytucyjnej systemu opieki nad najmniejszymi dziećmi w naszym kraju. Przedmiotem oczywiście odrębnej analizy jest ocena poszczególnych modeli i systemów opieki nad najmniejszymi dziećmi z perspektywy zasady dobra dziecka, która ugruntowana jest konstytucyjnie i także stanowi podstawowy kontekst dla kształtowania tych rozwiązań. No i oczywiście z perspektywy funkcjonowania rynku pracy oraz z perspektywy równościowej. To jest oczywiście temat odrębnych opracowań i odrębnych referatów. Jeżeli chodzi o rozwiązania, które mogłyby w Polsce zostać wprowadzone w sposób większy, afirmując wynikającą między innymi z zasady subsydiarności podmiotowość rodziny i rodziców, na podstawie analizy przykładów, które zostały przedstawione, wydaje się, że istnieją dwa możliwe rozwiązania. Pierwsze z nich to wydłużanie urlopów rodzicielskich i urlopów, z których zresztą powinni mieć możliwość korzystania według swojej decyzji oboje rodzice w takim zakresie, w jakim uważają to za stosowne, czyli urlopów, podkreślam tutaj, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, właśnie przysługujących rodzicowi, a nie rodzicowi zdefiniowanemu z góry. Druga możliwość to wprowadzenie mechanizmu bonów, czy mechanizmu, który bywa określany jako cash for care, który pozwala samemu rodzicowi na podjęcie decyzji, w jakiej formie alokacja środków zostanie dokonana. Czyli pieniądze albo trafią do żłobka publicznego, albo prywatnego, albo do innych form instytucjonalnych, albo do opiekunów, albo bezpośrednio do samych rodziców. Wydaje mi się, że to cała panorama. Bardzo przepraszam za przekroczenie tego czasu, ale wydaje mi się, że to case study pokazuje po pierwsze ten kontekst i skutki pewnych intelektualnych wyborów, ale także pewne rozwiązania problemów, czy możliwe rozwiązania problemów, z którymi mierzy się współczesne państwo i mierzą się także prawnicy. Bardzo dziękuję. W jakichś rysach czasowych pozostawać. Chciałam zaprosić teraz do wygłoszenia referatu panią Magdalenę Olech, która powie nam o unijnej polityce rodzinnej i promocji aktywizacji zarobkowej kobiet, a ich wyborach i potrzebach deklarowanych w badaniach empirycznych.
żeby nie przedłużać, to już zacznę. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałabym poruszyć temat unijnej polityki społecznej prowadzonej wobec rodzin i kobiet oraz rzeczywistych wyborów i preferencji kobiet, matek preferowanych, deklarowanych w badaniach empirycznych. W pierwszej kolejności jednak chciałabym zacząć od krótkiego teoretycznego wstępu. Chciałabym przedstawić proponowane w literaturze dwa podziały na modele polityki rodzinnej, które nam się przydadzą do oceny polityki rodzinnej prowadzonej przez Unię Europejską. Pierwszy z nich zakłada podział na model liberalny, konserwatywny, socjaldemokratyczny i południowoeuropejski. Model liberalny zakłada, że odpowiedzialność państwa za sytuację rodziny jest ograniczona do minimum. To obywatele są odpowiedzialni za swój byt, za swoją sytuację życiową i finansową. Państwo wspiera jedynie aktywne działania jednostek, na przykład przez system podatkowy. Świadczenia socjalne w tym modelu istnieją, ale są one ograniczone do minimum. Model konserwatywny, który jest chyba najbardziej upowszechniony w kontynentalnej części Europy, zakłada odpowiedzialność zarówno rodziny, jak i mocne, silne regulacje ze strony państwa. W modelu tym promuje się tradycyjny model rodziny, w którym to mężczyzna jest głównym żywicielem i którego to działania państwo głównie wspiera. W modelu tym państwo zapewnia świadczenia społeczne w dużo większym stopniu niż w modelu liberalnym. Model socjaldemokratyczny, które myślę, że najbardziej nas będzie interesował w kontekście unijnej polityki, zakłada, że decydującą rolę w kształtowaniu sytuacji rodziny odgrywa właśnie państwo. Celem państwa jest aktywizacja zawodowa jak największej liczby obywateli, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W tym celu bardzo rozpowszechniona jest opieka instytucjonalna nad dziećmi. Wsparcie również społeczne usług dla matek, dla rodzin, ale również dla osób starszych czy niepełnosprawnych. W modelu tym państwo niejako stara się przejąć, zdjąć z barków rodziców część odpowiedzialności za wychowanie dzieci. Ostatni model, południowoeuropejski, jest nieco podobny do tego konserwatywnego, gdyż również zakłada silną pozycję rodziny, więzi rodzinnych, roli krewnych i w związku z tym jednak państwo inaczej podchodzi do wsparcia rodziny, zakładając, że to rodzina ma sobie pomagać i ta pomoc państwa jest ograniczona. Drugi podział polityki rodzinnej na explicita, czyli bezpośrednią, wyraźnie adresowaną do rodziny, i implicita, czyli pośrednią. Polityka explicita są to jasno określone działania ukierunkowane na osiągnięcie określonych celów dotyczących rodziny. Przykładowo będą to świadczenia socjalne dla rodzin, programy pro, ale również antynatalistyczne, specjalna opieka zdrowotna dla matek i dzieci. Polityka implicita, pośrednia, są to działania w innych dziedzinach polityki państwa niż polityka rodzinna, które jednak mają wpływ na funkcjonowanie rodziny. Przykładowo będzie to polityka podatkowa czy polityka przeciwdziałająca bezrobociu. Jak państwo zauważą w dalszej części wykładu, można zaryzykować tezę, że Unia Europejska prowadzi politykę rodzinną o charakterze socjaldemokratycznym. Przechodząc już do konkretnych aktów prawa wspólnotowego, które regulują, wyznaczają de facto politykę rodzinną. Chciałabym zacząć od tego, o czym już wspomniał pan profesor Stępkowski, że zgodnie z artykułem 9 Karty Praw Podstawowych prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny są gwarantowane zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tych praw. Oznacza to, że prawo rodzinne materialne pozostaje poza kompetencjami Unii Europejskiej. Dlatego Unia Europejska
wykorzystuje swoje kompetencje w zakresie polityki społecznej, aby wpływać na polityki rodzinne państw członkowskich. Tutaj warto jednak pamiętać, że traktat o Unii Europejskiej ogranicza te kompetencje, wprowadzając zasadę subsydiarności. W ostatnich latach jednak ogromne znaczenie i wpływ na kształt tej polityki prowadzonej przez Unię Europejską mają akty prawa miękkiego. Teoretycznie, jak wiemy, akty prawa miękkiego nie są bezpośrednio wiążące dla państw członkowskich, jednak zgodnie z zasadą skutku pośredniego powinny być one uwzględniane przy interpretacji norm prawa krajowego. I tak w kontekście właśnie unijnej polityki rodzinnej trzeba stwierdzić, że Unia działa tutaj głównie poprzez instrumenty walki z problemami demograficznymi i instrumenty walki z nierównością płci. Jeśli chodzi o politykę demograficzną, takim pierwszym przełomowym dokumentem unijnym wyznaczającym politykę demograficzną był komunikat Komisji Europejskiej Demograficzna przyszłość Europy przekształcić wyzwania w nowe możliwości z 2006 roku. To w tym dokumencie zwrócono uwagę, iż problem starzenia społeczeństw Unii Europejskiej będzie jednym z największych wyzwań Unii Europejskiej w najbliższych latach. Jako przyczyny wskazano ujemny przyrost naturalny na średnim poziomie 1,5 dziecka, podczas gdy zastępowalność pokoleń gwarantowana jest przy wskaźniku 2,1, osiąganie wieku emerytalnego przez powojenne pokolenie baby boomu, wydłużanie średniej długości życia oraz napływ imigrantów. Trzeba tutaj zaznaczyć, że starzenie społeczeństw będzie skutkować znaczącym spadkiem gospodarczym oraz wzrostem wydatków publicznych. Zatem jest to naprawdę poważny problem. Komisja Europejska wskazała w tym dokumencie 5 kierunków polityki, które powinny zostać podjęte, aby zapobiec katastrofie gospodarczej i polepszyć sytuację demograficzną. Były to wzrost dzietności, wzrost wskaźnika zatrudnienia, wzrost produktywności i konkurencyjności gospodarki unijnej, polityka imigracyjna polegająca na asymilacji imigrantów oraz stabilizacja finansów publicznych. Kolejnym dokumentem był komunikat Komisji sprostanie wyzwania związanym ze skutkami starzenia się społeczeństwa Unii Europejskiej z 2009 roku. Zasadniczo powtarzał on tezę swojego poprzednika, jednak tutaj już ogromny nacisk położono na aktywizację zawodową, zarobkową młodzieży, kobiet oraz osób starszych. Warto również wspomnieć o tym, że od 2006 roku odbywają się fora demograficzne. Ostatnie w 2013 roku się odbyło i ostatni raport pochodzi właśnie z tego czasu, natomiast w tym roku planowane jest kolejne forum demograficzne. Krótko omawiając jeszcze dokumenty unijne dotyczące polityki równościowej. Obecnie najważniejszym obowiązującym dokumentem jest strategia Komisji Europejskiej strategiczne zaangażowanie na rzecz równości płci w latach 2016-2019. Stanowi on kontynuację poprzedniej strategii na lata 2010-2015 i omówię tutaj szczegóły w dalszej części referatu. Inne dokumenty to dokument Rady Europejskiej, plan działania w sprawie równości płci 2016-2020. Kolejnym bardzo ważnym jest strategia Europa 2020, który zastąpił strategię lizbońską. Strategia lizbońska, w dokumencie tym postulowano uzyskanie przez Unię Europejską wskaźnika zatrudnienia kobiet na poziomie minimum 60% oraz mężczyzn na poziomie 70%. W strategii Europa 2012 te wymagania zostały podniesione. Obecnie dążymy do tego, aby wskaźnik zatrudnienia kobiet i mężczyzn wynosił 75%. Jak to osiągnąć? Autorzy dokumentu tutaj wskazują głównie aktywizację zarobkową kobiet poprzez zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi. Bardzo ważnym dokumentem są również cele barcelońskie z 2002 roku, które ponownie kładą ogromny nacisk na aktywizację zarobkową kobiet poprzez zapewnienie tej instytucjonalnej, kolektywnej opieki nad dziećmi.
Szanowni Państwo, no, z analizy tych wszystkich dokumentów wybija się taki wniosek, że rozwiązaniem problemów demograficznych Europy oraz problemu nierówności płci jest aktywizacja zarobkowa kobiet oraz rozwój tej instytucjonalnej opieki nad dziećmi. Głównym wskaźnikiem równouprawnienia płci ma być wskaźnik zatrudnienia kobiet, który w 2014 roku wynosił 64% w stosunku do 70% w odniesieniu do mężczyzn. Według Unii Europejskiej nierówności między kobietami i mężczyznami stanowią wynik pewnych stereotypów płciowych, a w szczególności podziału ról w życiu prywatnym. W dokumencie Strategiczne zaangażowanie na rzecz równości płci 2016-2019 wprost stwierdzono, że kobiety są ekonomicznie pokrzywdzone przez macierzyństwo z uwagi na większe zaangażowanie w opiekę nad dziećmi. Krytyce w tym dokumencie został poddany również fakt, że matki świadomie wybierają częściej pracę zarobkową na niepełny etat, co zdaniem unijnych decydentów powoduje niższą płacę dla kobiet. Autorzy dokumentu stwierdzają również, że kobiety generują mniejszy zysk na rynku pracy niż mężczyźni. Krytykuje się nawet wybór kierunku kształcenia przez kobiety, bowiem okazuje się, że kobiety najczęściej wybierają kierunek kształcenia zgodnie z tym zwalczanym przez Unię Europejską tradycyjnym podziałem ról w życiu prywatnym i są niedoreprezentowane w działach nauk ścisłych. Warto już tutaj właśnie zauważyć, jak wielka jest deprecjacja macierzyństwa w dokumentach unijnych. Macierzyństwo jest postrzegane przede wszystkim jako przeszkoda w rozwoju zawodowym kobiety, jako przeszkoda w uzyskiwaniu przez nią niezależności finansowej i awansie na wyższe stanowiska. Aktywność opiekuńczo-wychowawcza kobiet jest całkowicie niedowartościowana. Autorzy dokumentów w ogóle nawet nie próbują się podjąć oceny wartości tej nieodpłatnej pracy w domu, którą wykonują kobiety. Tymczasem w 2011 roku OECD opublikowało badania szacujące, że gdyby wliczać nieodpłatną pracę w domu do produktu krajowego brutto, to w zależności od kraju wzrosłoby ono od 19% do nawet 53%. W ubiegłym roku Główny Urząd Statystyczny opublikował podobne szacunki. W Polsce ten wzrost miałby miejsce o około 40%. Szanowni Państwo, remedium na problemy demograficzne i problemy w walce o równość płci ma być wzrost wskaźnika zatrudnienia kobiet. Celem jest osiągnięcie tych 75% wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz wyrównanie płac poprzez przeciwdziałanie podejmowania pracy przez kobiety w niepełnym wymiarze. To są cele nakreślone w strategii Europa 2020. Jak to osiągnąć? Podstawowym kluczem ma być objęcie jak największej liczby dzieci kolektywną opieką instytucjonalną. W celach barcelońskich z 2002 roku założono, że do 2010 roku minimum 90% powyżej 3 roku życia do wieku szkolnego ma być objęte taką opieką oraz minimum 33% poniżej 3 roku życia. Te cele nie zostały spełnione, ale w sprawozdaniu podsumowującym realizację celów barcelońskich zaznaczono, że one są w dalszym ciągu aktualne i w dalszym ciągu Unia Europejska dąży do ich spełnienia. Warto tutaj zaznaczyć, że postuluje się, aby żłobki i przedszkola były dostępne dla dzieci w jak największym przedziale czasowym. Rodzice mają się spełniać zawodowo, a opiekę, wychowanie nad dziećmi mają przejąć państwowi profesjonaliści. Jednocześnie de facto są pominięte w tych dokumentach alternatywne formy opieki nad dziećmi. To, co jeszcze chciałabym wspomnieć, to znamienne jest to, o czym wspominał dr Tymoteusz Zych, że w dokumentach tych powtarzana jest teza o zbawiennym wręcz wpływie
przedszkoli i żłobków na rozwój dzieci. Tymczasem kolejne badania naukowe dowodzą, że dzieci, które zostały posłane do takiej placówki opiekuńczo-wychowawczej zbyt wcześnie, a więc przed 3 rokiem życia, lub zbyt długo spędzają w nim czas, mają później poważne problemy rozwojowe, głównie na tle stale podniesionego poziomu kortyzolu, czyli tak zwanego hormonu stresu we krwi. Przechodząc do drugiej części mojego referatu i mając na uwadze czas, chciałam przedstawić kilka badań, które pokazują, jakie są rzeczywiste preferencje i wybory kobiet w zakresie podejmowania pracy zarobkowej. Już w 2012 roku na zlecenie Komisji Europejskiej w 15 państwach europejskich przeprowadzono badania, które wykazało, że większość kobiet będących matkami małych dzieci preferuje pracę zarobkową na niepełnym etacie lub całkowite poświęcenie się obowiązkom opiekuńczo-wychowawczym. Tezy z tego badania zostały potwierdzone w badaniu z 2011 roku, w którym to zaledwie 11% matek europejskich zadeklarowało, że chce być zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Aż 63% zadeklarowało chęć, możliwość elastycznego kształtowania czasu pracy, zaś 26% chciałoby całkowicie poświęcić się obowiązkom wynikającym z opieki i wychowaniem dzieci. Szanowni Państwo, to nie są tylko badania w Europie. W latach 1997-2012 Pew Research Center prowadziło kompleksowe badania w Stanach Zjednoczonych, śledząc, jakie są preferencje i wybory tamtejszych matek. I okazało się, że tak naprawdę na przestrzeni tych 15 lat niewiele się zmieniło. W 2012 roku 47% matek mających minimum jedno dziecko poniżej 18 roku życia wolałoby pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy. 32% wybrałoby pełny wymiar pracy, zaś 20% chciałoby się poświęcić całkowicie pracy w domu. Bardzo ciekawe jest jednak to, że pośród matek, które już pracowały w pełnym wymiarze czasu pracy, tylko 46% deklarowało, że jest zadowolonych z tego rozwiązania. Aż 54% tych matek chciałoby zmienić wymiar czasu pracy swojego, albo poświęcić się całkowicie opiece dzieciom, albo zmienić wymiar czasu pracy na niepełny. Wspominając również krótko o preferencjach co do wyboru formy opieki, o których już mówił dr Zych, tutaj tylko zacytuję badanie z 2011 roku w Polsce, gdzie 85% polskich matek zadeklarowało, że najchętniej powierzyłoby opiekę nad dziećmi opiekunce z grona najbliższej rodziny lub przyjaciół, a aż 52% rodziców nie chciałoby posyłać dziecka do żłobka. Szanowni Państwo, już przechodząc do konkluzji, zaczynając od tego, że de jure Unia Europejska nie ma kompetencji do prowadzenia aktywnej polityki rodzinnej, to jednak podejmuje działania, które de facto są prowadzeniem polityki rodzinnej, wykorzystując instrumenty z zakresu walki z problemami demograficznymi i walki z nierównościami płci. I tą politykę rodzinną Unii Europejskiej można określić jako o charakterze socjaldemokratycznym. A więc nakierowana ona jest na wyrównywanie różnic między kobietami i mężczyznami, różnic, których wskaźnikiem jest wskaźnik zatrudnienia kobiet i mężczyzn. Kluczowym sposobem, jak już o tym wspomniałam, jest aktywizacja zarobkowa kobiet poprzez zapewnianie instytucjonalnej, kolektywnej opieki nad dziećmi. Szanowni Państwo, należy negatywnie ocenić to, jak w dokumentach unijnych deprecjonowane jest macierzyństwo, niedowartościowana jest aktywność opiekuńczo-wychowawcza kobiet oraz jak bardzo ignorowane są świadome wybory życiowe kobiet, świadome wybory, które wskazują, że
kobiety chcą pracować na niepełny etat, bądź chcą poświęcić się pracy w domu. Tymczasem Unia Europejska konsekwentnie i usilnie dąży do zatrudnienia jak największej ilości kobiet w pełnym wymiarze czasu pracy. A zatem te preferencje kobiet i polityka Unii Europejskiej całkowicie się rozmijają. Również fakt prowadzenia jednostronnej polityki promującej żłobki i przedszkola, to trzeba to poddać krytyce, ponieważ nie daje tak naprawdę wyboru rodzicom co do formy opieki nad dziećmi, a jednocześnie stygmatyzuje tych, którzy postanowili zająć się osobistą opieką nad dziećmi. Bardzo dziękuję za uwagę. Dzień dobry Państwu, jako że jestem już 20 minut po czasie, to umówimy się tak, że ja znacznie to, co chciałem powiedzieć, skrócę, ale nic straconego, mianowicie w książce, która zostanie wydana, referat przygotowuje do niej Michał Baran, który jest moim współpracownikiem, który współtworzył ze mną fundację, a który w Parlamencie Europejskim pracuje razem z panem marszałkiem Markiem Jurkiem, i tam odsyłam Państwa do tych spraw, które chciałem szerzej poruszyć. Trochę muszę się zdziwić, że organizatorzy stworzyli taki panel, gdzie po trzech praktykach jest teolog. Nic wspólnego nigdy z prawem nie miałem i z wykształcenia jestem teologiem moralistą, dlatego nie będzie to wykład prawny. Chodziło chyba raczej o pokazanie, jak wygląda praca w Parlamencie Europejskim organizacji pozarządowych, jak wygląda ta perspektywa, o której tutaj w aspektach prawnych mówili moi przedmówcy. A może na początek troszkę historii. Ja jestem sekretarzem generalnym Europejskiej Federacji One of Us, która została założona na gruncie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej o tej samej nazwie. Ta inicjatywa korzystała z narzędzia, którą dała nam Unia Europejska do tego, by przynajmniej 1 milion obywateli z przynajmniej 7 krajów Unii mogło zgłosić zmianę, konkretną zmianę prawa unijnego. My chcieliśmy, aby Unia Europejska zaprzestała finansowania ze środków podatnika europejskiego aborcji czy promowania aborcji, eksperymentów na embrionach. Po zakończeniu tej inicjatywy, która de facto troszkę jeszcze trwa, dlatego że po odpowiedzi Unii Europejskiej na naszą inicjatywę, która była de facto całkowitym jej zlekceważeniem 2 milionów ludzi, a więc dotychczas inicjatywy ta odniosła największy sukces, sądzimy się w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej z Komisją. Najbliższa rozprawa w połowie maja. Tak na całkowitym marginesie warto wspomnieć o takiej inicjatywie, która niedawno się zakończyła, Mama, Tata i Dzieci. To jest bardzo ważna inicjatywa. Członkiem komitetu pan profesor Stępkowski tu obecny był. W tym momencie są liczone głosy. Jeżeli uda się zebrać 1 milion, to tylko dzięki Polsce, bo te ostatnie miesiące były olbrzymim zrywem. Jeżeli się nie uda, to może być niestety to wykorzystane przeciwko nam. Komisja może mieć argument przeciwko traktowaniu rodziny jako mężczyzny i kobiety. Jako to, no może rozpocznę od cytatu Ojca Świętego, bo miesiąc temu zebrali się w Rzymie wszyscy najważniejsi ludzie w Unii Europejskiej, spotkali się z Ojcem Świętym. Ojciec Święty powiedział coś takiego, to jest bardzo krótki cytat, to nie jest przytyczek wobec prawników. Ojcowie założyciele przypominają nam, że Europa nie jest zbiorem zasad, których należy przestrzegać, podręcznikiem protokołów i procedur, których należy przestrzegać. Jest ona życiem, sposobem pojmowania człowieka, wychodząc od jego transcendentnej i niezbywalnej godności, a nie tylko zbiorem praw, których należy bronić, albo żądań, których trzeba dochodzić. Proszę Państwa, jak Unia Europejska pojmuje człowieka? Co to są dzisiaj bardzo często używane w korytarzach Parlamentu Europejskiego wartości europejskie, których należy przestrzegać? Otóż odpowiem takim przykładem. Przed ostatnimi wyborami do Parlamentu Europejskiego szereg organizacji pozarządowych zaangażowanych w pracę w Parlamencie Europejskim przygotowało formularze dla kandydatów do Parlamentu, gdzie zadawaliśmy podstawowe pytania odnośnie stosunku do życia, do rodziny i tak dalej, do wartości, które można w pewnym uproszczeniu nazwać chrześcijańskie.
na 751 posłów Parlamentu Europejskiego, w jaki sposób te postulaty różnych organizacji poparło łącznie 132 eurodeputowanych. Na 751 osób 132 eurodeputowanych, w tym największa grupa to była grupa eurodeputowanych z Polski. Taki formularz, który przygotowała Federacja One of Us, gdzie posłowie deklarowali się, że będą walczyć w obronie życia i rodziny, podpisał m.in. obecny tutaj pan poseł Marusik, ale również marszałek Jurek oraz 28 innych eurodeputowanych z Polski. A więc 132 posłów w takim olbrzymim parlamencie to pokazuje, że teoretycznie przegrywamy tam wszystko, co można przegrać, chociaż zdarzają się wyjątki. Jak pan profesor i tak jak pani też Olek mówiła, Unią Europejską rządzi zasada przyznania. Nie będę w to wchodził, nie chcę prawnikom tłumaczyć, wszystko jest jasne. Natomiast jak widzimy, co chwilę rezolucje, zalecenia, raporty produkuje Parlament Europejski. W ostatnich kilku miesiącach, między innymi w sprawie propagowania równości płci, praw człowieka, demokracji w świecie, w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej, w sprawie praw kobiet, albo w sprawie funduszu powierniczego UE dla Afryki itd., itd. I w każdym ten dokument zawiera odniesienie do tak zwanych praw reprodukcyjnych i seksualnych, wzywa do zapewnienia bezpiecznej i legalnej aborcji. Dokumenty te mówią na przykład w kontekście Funduszu Powierniczego UE dla Afryki, że jeżeli Afryka chce otrzymywać pieniądze od Unii Europejskiej, to mówiąc pewnym skrótem myślowym, Afryka musi przestrzegać tak zwanych praw europejskich, a więc promować czy dopuszczać aborcję, jeżeli te pieniądze mają dalej do Afryki trafiać. I tutaj nie będę dłużej wchodził w te rzeczy, bo tak jak mówię, czasu jest mało, ale przykłady tych dokumentów na pewno znajdą się w referacie. Opowiem tylko o tym, co się stało kilka tygodni temu. Mianowicie, jak być może Państwo wiecie, Donald Trump, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, przywrócił tak zwane Mexico City Policy. To jest decyzja amerykańskiego prezydenta, która zakończa finansowanie z pieniędzy podatnika amerykańskiego promocji czy wydatkowania pieniędzy na aborcję poza granicami Stanów Zjednoczonych. Jak było do przewidzenia, podniósł się olbrzymi rabat w Unii Europejskiej i 3 marca, czyli niecałe 2 miesiące temu, zorganizowano w Parlamencie Europejskim na wniosek 4 krajów, Belgii, Szwecji, Holandii i Danii, konferencję She Decides, ona decyduje. Na tej konferencji stały się dwie bardzo ciekawe rzeczy. Przede wszystkim państwa zainteresowane dalszym wspieraniem promowania aborcji zadeklarowały łącznie 181 milionów euro pieniędzy, które mają być przeznaczone i kanałowane szczególnie na te kraje, gdzie aborcja nie jest dostępna i legalna, na przykład Polska. Dodatkowo dowiedzieliśmy się na tej konferencji, że rząd Kanady, Justina Trudeau, zadeklarował przeznaczenie 650 milionów dolarów przez najbliższe 10 lat na ten sam cel. Co się bardzo ciekawego wydarzyło, mianowicie pojawił się na tej konferencji She Decides Neven Mimica, to jest europejski komisarz z Chorwacji, komisarz do spraw międzynarodowej współpracy i rozwoju, który powiedział, że Komisja Europejska będzie dalej chciała wykorzystywać swoje fundusze do tego, aby wypełnić tą przerwę i wspierać prawa i zdrowie seksualne i reprodukcyjne. Tym samym jakby powiedział, że Komisja Europejska wbrew temu, o co inicjatywa jeden z nas oskarża, okazuje się, że mieliśmy rację, daje pieniądze na promowanie i finansowanie aborcji. Kilka pytań powstało dla pana komisarza, na które czekamy, aby odpowiedział. Czy komisja, między innymi, to jest pytanie, czy jest komisja w stanie potwierdzić, że teraz już oficjalnym stanowiskiem Komisji Europejskiej jest finansować aborcję w krajach rozwijających się używając funduszy unijnych, czy
Komisja kiedykolwiek otrzymała mandat od Rady Unii Europejskiej, od ministrów spraw rozwoju czy spraw zagranicznych wszystkich 28 państw członkowskich, aby tą aborcję finansować ze środków Unii Europejskiej do spraw rozwoju. Czy Komisja też może powiedzieć, jak dotychczas te sprawy wyglądały? Te pytania się pojawiają, one są zadawane i są niestety bardzo często te odpowiedzi są wymijające i no nie odpowiadają na nasze pytania. Dzieją się też dobre rzeczy, mianowicie, bardzo wszystko skracam. Miesiąc temu, po raz 10 w Parlamencie Europejskim odbył się Europejski Tydzień dla Życia. To jest od 10 lat taka impreza organizowana w marcu, zapoczątkowana jeszcze przez Konrada Szymańskiego, kiedy był eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego, między innymi oczywiście. I w ramach tego Tygodnia dla Życia po raz pierwszy do nas, do tych, którzy jesteśmy w Federacji One of Us, to jest 39 organizacji z 22 krajów Unii Europejskiej, przyszedł przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Warto zauważyć, że to jest pierwszy przewodniczący, który poparł właśnie przed wyborami jeden z tych formularzy, deklarując, że będzie walczył w obronie rodziny. To był formularz przygotowany przez FAFCE, czyli przez Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich Europy. I pan Tajani powiedział, że akurat tu była konferencja w kontekście dzieci z zespołem Downa, że uważa, że Unia Europejska powinna przeznaczyć znaczące środki ze swoich źródeł z budżetu do spraw rozwoju na to, by te badania na przykład we Francji przez Fundację Dora Marzena były kontynuowane. To jest bardzo ważna deklaracja. Jakie są perspektywy? Perspektywy są takie, że w 2020 roku kończy się tak zwana perspektywa finansowa Horyzont 2020, która określa, w jaki sposób Unia Europejska wydaje swoje pieniądze. I już tej jesieni na poziomie państw członkowskich rozpoczynają się nowe negocjacje w tej sprawie. Bardzo jest ważne, aby ta nowa perspektywa, która zastąpi Horyzont 2020, nie uwzględniała finansowania czy promowania aborcji, eksperymentów na embrionach ludzkich czy dalszych działań zmierzających do rozbijania rodziny. Coraz silniejsze lobby, które ma znacznie więcej pieniędzy, nalega, by w kontekście choćby przywrócenia Mexico City Policy ta perspektywa nowa uwzględniała w swoim budżecie pieniądze, z którymi jako inicjatywa jeden z nas walczyliśmy. Kończąc, chciałbym znowu zakończyć Ojcem Świętym, ale ja pamiętam, że jednym z takich fajnych i myślę, że warto sobie w kontekście tego wszystkiego, co dzisiaj złego powiedzieliśmy o Unii Europejskiej, przypomnieć słowa jednego z jego założycieli, czyli Gaspariego, który mówił, że Europa będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale. O tym mówił też Ojciec Święty w Rzymie do ludzi Unii Europejskiej, że chrześcijaństwo tkwi u źródeł cywilizacji europejskiej. Bez niego zachodnie wartości, godności, wolności, sprawiedliwości okazują się w większości niezrozumiałe. Więc naszą postawą wobec tych działań europejskich nie może być odwracanie się od niej, ale walka taka bardzo aktywna, nie tylko na poziomie politycznym, ale również na poziomie organizacji pozarządowych, których niestety z Polski jest bardzo mało. Bardzo niewiele instytucji i organizacji pozarządowych jest gotowe, czy merytorycznie, czy finansowo działać na poziomie Unii Europejskiej, gdzie, jak wiecie, jako studenci prawa tworzy się i przyjmuje więcej prawa niż tu w Warszawie. Chcę skończyć takim cytatem z encykliki papieża Franciszka. Pochwalony bądź, to są punkty 117-120. Myślę, że nie każdy z was miał ją szansę czytać, a myślę, że warto ją przytoczyć z dwóch powodów. Po pierwsze, że wydaje się, że Ojciec Święty tymi cytatami świetnie pokazuje, czym Unia Europejska się staje lub ma niebezpieczeństwo się stać, a jednocześnie nie wiem, czy w sposób zamierzony, czy nie, pewno nie, odnosi się pewnym sztyczkiem w stosunku do prawdziwej religii Unii Europejskiej, jaką jest ekologia. I tym cytatem zakończę, bo rzeczywiście już czasu nie mamy.
jeżeli człowiek ogłasza siebie jako niezależnego od rzeczywistości i staje się władcą absolutnym, kruszy się sama postawa jego istnienia, ponieważ zamiast pełnić rolę współpracownika Boga w dziele stworzenia, człowiek zajmuje jego miejsce i w końcu prowokuje bunt natury. Sytuacja ta prowadzi nas do nieustannej schizofrenii, która nie przyznaje innym istotom właściwej im wartości, aż po odmowę jakiejkolwiek szczególnej wartości istocie ludzkiej. Nie można jednak pomijać człowieczeństwa. Nie da się utworzyć nowej relacji z naturą bez odnowionego człowieka. Nie ma ekologii bez właściwej antropologii. Ponieważ wszystko jest ze sobą powiązane, nie da się pogodzić obrony przyrody z usprawiedliwieniem aborcji. Niewykonalny wydaje się proces edukacyjny na rzecz przyjęcia osób słabych, przebywających wokół nas, które są czasami uciążliwe lub kłopotliwe, jeśli nie otacza się opieką ludzkiego embrionu, mimo że jego pojawienie się może być powodem trudności i problemów, jeżeli dochodzi do utraty wrażliwości osobistej i społecznej na przyjęcie nowego życia, również inne formy otwarcia przydatne dla życia społecznego ulegają wyjałowieniu. Dziękuję bardzo.